What is glutathione? Czym jest glutathione? Glutathione jest głównym przeciwutleniaczem w organizmie. To prawdopodobnie najważniejszy i najbardziej istotny peptyd w ciele. Spośród ponad 9000 różnych peptydów w naszym organizmie, ten jest najważniejszy i pełni ponad 400 różnych funkcji. Jestem certyfikowanym specjalistą w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz medycyny integracyjnej. Medycyna integracyjna pomaga mi zgłębiać wszystkie aspekty medycyny. Posiadam również certyfikaty w terapii komórkami macierzystymi i peptydami. Glutathione wpływa zarówno na zdolności umysłowe, jak i fizyczne. Pomaga on napędzać energię na poziomie mitochondrii. Glutathione wspomaga również komórki T i komórki B. Oba te rodzaje komórek są częścią układu odpornościowego, zarówno wrodzonego, jak i adaptacyjnego. Pomagają one replikować się znacznie szybciej niż normalne komórki, gdy masz odpowiedni poziom glutathionu i stykasz się z wirusem, bakterią lub pasożytem. Te elementy będą replikować się szybciej, dzięki czemu będziesz mieć odpowiednie możliwości, aby przeciwstawić się atakowi wirusa lub bakterii. W dzisiejszym świecie potrzebujemy najlepszej odporności. Wiesz, że możesz przyjmować wiele suplementów, ale bez glutathionu nie będą one skierowane tam, gdzie powinny trafić. Nie zostaną wchłonięte przez komórki bez glutathionu. Glutathione faktycznie kieruje każdy suplement tam, gdzie powinien trafić, jak powinien się tam dostać i jak powinien być wykorzystany. W wieku 21 lat prawdopodobnie masz maksymalną ilość glutathione, jaką będziesz mieć w swoim ciele. Po 21 roku życia poziom glutathionu spada o około 10% co dekadę, co 10 lat życia, aż w końcu się wyczerpuje. Nigdy nie można mieć za dużo glutathionu. Glutathione jest jedną z tych rzeczy, których zawsze będziesz używać i ponownie wykorzystywać. Część glutathionu jest poddawana recyklingowi. Niektórzy z nas mają genetyczne usterki, które sprawiają, że nie możemy dobrze poddawać recyklingowi naszego glutathionu. Więc po prostu się marnuje. Często, gdy idziesz do gabinetu lekarskiego, stosują oni glutathione dożylnie. Więc dożylny glutathione jest w porządku. To dobra alternatywa, ale nie najlepsza, ponieważ nie jest wygodna do codziennego stosowania. A okres półtrwania glutathionu jest dość krótki, ponieważ dość szybko go zużywasz. Więc okres półtrwania nie jest zbyt długi. To, co chcemy zrobić, to uzupełniać go codziennie. Naprawdę potrzebna jest biodostępna forma glutathionu, którą można przyjmować codziennie. Wiele osób pyta mnie, dlaczego nano zamiast przyjmowania tabletek? Ponieważ na rynku jest mnóstwo tabletek, ale wydaje się, że nie działają. Nano to w rzeczywistości rozdrobnienie tych cząsteczek na mniejsze, a następnie ich powleczenie. Także są to mniejsze ilości, które organizm może faktycznie wchłonąć. Stają się tym, co nazywamy biodostępnymi. Biodostępny produkt oznacza, że może być wykorzystany przez twoje ciało i komórki. Chcemy, aby twoje komórki przyjmowały te małe cząsteczki glutathionu i wykorzystywały je szybko i odpowiednio. Więc forma nano to po prostu rozdrobnienie dużej masy na małą masę, która faktycznie powleka się i staje się dostępna dla twojego organizmu. Na rynku jest wiele produktów, które twierdzą, że są nanotechnologią, a gdy się przyjrzysz ich rozmiarowi, okazuje się, że to w rzeczywistości mikrotechnologia. Jeśli spojrzysz na rozmiar, musi być mniejszy niż 100 mikronów, żeby można było mówić o nanotechnologii. Aby odpowiednio się wchłonąć, potrzeba cząsteczek mniejszych niż 100 nanometrów. Ponad 10 lat temu chciałem, aby moi klienci podnieśli poziom glutathionu, ponieważ wiedziałem, że pomoże im to poczuć się lepiej, mieć więcej energii i być w stanie zrealizować rzeczy, które chcieli osiągnąć. Zacząłem więc proces podawania im różnych form glutathionu dożylnie i doustnie. Nie widziałem jednak rezultatów, jakich naprawdę chciałem, i chociaż mieli pewne reakcje i niektóre korzyści,
Nie były to korzyści, których naprawdę oczekiwałem u tych klientów. Zacząłem więc zdawać sobie sprawę, że w medycynie zachodzą zmiany, rozwijamy nowe rzeczy. Około 5 lat temu zacząłem szukać firm, które miały glutation w rozmiarze nano, ponieważ moi klienci naprawdę skorzystaliby z glutationu o rozmiarze nano. Mogliby go faktycznie wchłaniać bardzo szybko. Można by go używać kilka razy w ciągu dnia. Mogliby natychmiast zoptymalizować swój poziom glutationu i byłby on dostępny do wykorzystania, gdy go potrzebowali. Szukałem więc firmy i natknąłem się na jedną, która faktycznie opracowywała nanoformę glutationu. Bardzo się podekscytowałem i dzięki temu miałem przywilej wypróbowania tego produktu na sobie i kilku moich klientach, którzy chcieli go naprawdę przetestować i działał on dla nich wspaniale. Sportowcy mogli osiągać lepsze wyniki. Mogli przewyższać swoje dotychczasowe osiągnięcia. Mieli lepszą regenerację. Moi inni klienci mogli mieć więcej energii. Mogli się lepiej skupić. Mieli świetne rezultaty z tym produktem. Przekonałem się do niego, ponieważ wierzę w tę firmę i wierzę w ten proces. Ta nanoforma glutationu jest tak dostępna, że jak tylko włożysz ją do ust, zaczniesz wchłaniać niektóre cząsteczki. Firma, o której mówię, opracowała produkt o nazwie NutriSwish. NutriSwish to niesamowity produkt. Zaczynasz wkładać go do ust, łuczesz przez chwilę, a następnie połykasz i wchłaniasz wszystkie te cząsteczki glutationu. To nanoforma glutationu, więc wchłaniasz ją bardzo szybko. I ludzie zaczynają widzieć rezultaty dość szybko, co jest dla nich niesamowite, ponieważ mogą potem iść przez swój dzień i mieć energię, której potrzebują. Mogą mieć korzyści z odpowiednich form glutationu. Dla sportowców to świetne. Jeśli są sportowcami wytrzymałościowymi i mają wziąć udział w długim wydarzeniu, gdzie będą spędzać 4-6 godzin na swojej konkurencji, mogą płukać tym co godzinę i mieć korzyści oraz stabilne formy glutationu przez całe wydarzenie, dzięki czemu nie męczą się. Nadal mają energię. Nadal mogą produkować energię, a po wszystkim będą mieć świetną regenerację po tym wydarzeniu. Kocham ten produkt właśnie z tego powodu. Opracowali również miejscową formę glutationu z innymi aminokwasami. Aminokwasy są również w rozmiarze nano i wystarczy nałożyć to na skórę, a rezultaty są fenomenalne. Kobiety to uwielbiają, ponieważ naprawdę pomaga im wyglądać lepiej. Pomaga im wyglądać młodziej, a każdy chce wyglądać młodziej, więc jest to świetny produkt dla wszystkich. Mężczyzn i kobiet w każdym wieku. Mam 65 lat i używam tego sprayu dwa razy dziennie, rano i wieczorem. I spryskuję nim moją skórę i myślę, że wyglądam całkiem dobrze jak na 65 lat.